Posunięcie. Nastąpiło standardowo, czyli D4, w6, C4, wariant tak zwanego Boga Indiana z bardzo szybkim posunięciem, goniec na b 4 Byłem tu w miarę gotowy, byłem w miarę przygotowany, także nas nic nie było nowego. Poszło dama E7, G 3 na C6, goniec na G2. No i tu można właśnie też również bić damko. Bardzo ciekawy wariancik, ale tu zbiłem oczywiście skoczkiem, żeby bronić punktu C4, a przy okazji, żeby mieć kontrolę nad punktem oczywiście E4. Nastąpiło D6, poszła roszadka, roszadka, E4. Mówię sobie, kurczę, gość jest fajnie obkuty, zna troszkę tych wariantów, także. Że naprawdę trzeba mu to dać, że dobrze gra. No ale patrzcie, co się teraz dzieje. Poszło D5, koń na B8, bardzo jeszcze naturalne posunięcie, poszło koń E1 z bardzo prostym planem gry, pójść koń D3 i później ewentualnie albo dochodzić do posunięcia F4, albo dochodzić do posunięcia C5. Także to jest taki mój mają plan gry, który w tej pozycji często właśnie się realizuje. Nastąpiło A5, poszło koń na, koń na B1, żeby pójść szybko posunięcie końa C3. Może delikatnie dokładniejsze było koń D3, ok, ale jakby idea jest taka sama. Poszło C6, poszło koń C3, poszło CB D, poszło c D. No i poszło koń na A6. Mówię sobie, kurde, oponent na razie wszystkie najlepsze posunięcia wykonuje. Nie widzę żadnych słabości. Także gra naprawdę świetną, świetną partię. Poszło posunięcie koń na 3 żeby tu się fajnie ustawić. No i teraz zauważcie. Poszło koń na D7. Na razie nic podejrzanego. Ale tutaj. Posunięcie A3, mój plan gry, to posunięcie B4. I powiem Wam tak. Większość ludzi zagrałoby tutaj oczywiście posunięcie wieża F na C8, bez większego namysłu. Z bardzo równą gierką, z bardzo normalną gierką, ale oponent, po chwili zastanowienia się w tej pozycji, wykonuje ruch Hetman D8, po prostu ruch genialny, dlatego, że teraz przygotowuje posunięcie dama na B6 i wszystko wchodzi idealnie później powierza FC8, to trzeba było takie coś zrozumieć, a podkreślam, mój przeciwnik był inżynierontowany a przy okazji miał ranking niecały 1900 Elo. Nastąpiło B4. Oczywiście zgodnie z planem, żeby odciąć punkt na C5. Na co oponent? Oczywiście A bije, B, A bije B i Dama na B6. Wszystko jak na razie idzie absolutnie perfekcyjnie po stronie przeciwnika. Ja sobie tak siedzę, myślę, mówię, kurde, gość jest naprawdę niezły. No dobra, poszło posunięcie Dama na, B6, na B3, później wieża z F na C8. Mówię, dobra, gram posunięcie wieża A1. Może dokładniejsze było posunięcie wieża FC1, ale zauważcie. Żeby teraz wykorzystać mój ruch właśnie wieża a, 1 trzeba wykonać absolutnie niesamowite posunięcie. Koń na c5. Podchodzę tutaj absolutnie pod wszelkie, pod wszelki bicia. Mogę tu bić, ale wisi hetman, także tu się wszystko ładnie klei. Tak samo po posunięciu koń bije c5, jest posunięcie. No właśnie, zobaczcie to. Po końcu bicia oczywiście myślałem, dobra, daj bije c, gramy gireczkę, nie? Nie, 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 wieża bije C5 i patrzcie, goźra absolutnie genialne szachy, podchodzi podbicia, wszystko policzone praktycznie perfekcyjnie. Mówię, dobra, no to co? Musimy się bronić. Nastąpiło kolejne 2 i w tym momencie już wiedziałem, w tym momencie już byłem pewien, że przeciwnik jest bardzo podejrzany. Zamiast zbić na C1, tak, wieżyczkę, wymienić, mieć, nie ukrywam, strategiczną przewagę z uwagi na lepiej ustawione pionki, tak. Tej piony mi przeszkadzają, goniec mój do końca się tutaj w tej pozycji nie rozkręca na G2. Okej, okay. mówię dobra, ale patrzcie na to. Oponent się nie przejmuje, wykonuje posunięcie wieża z C na A5, czyli zauważcie, on dalej gra pod biciem, A po co? Po to, żeby tu się zdwoić i teraz wjechać później wieżą na A3 albo na A2. To jest samo w ogóle gość tutaj wszystko perfekcyjnie policzył, ale to nie wszystko, patrzcie, drodzy widzowie. Koń, koń na C3. Ja się oczywiście bronię. No, robię co mogę w tej pozycji, nie? Trzymam się już 23 posunięcia z silniczkiem i naprawdę, naprawdę jest nieźle. Poszło posunięcie wieża A3, dama na B2. H5. Najlepszy ruch, nie? Pewnie większość poszła posunięciem, oczywiście, dama, 4 bo czymś innym, ale dobra. H5, Ja poszedłem na wieża C2. Bronię się po drugiej linii. Na co oponent? H4. Najlepsze posunięcie. Mówię, dobra. Okej, okay, dusi. Rzeczywiście jestem dociskany. Nastąpiło wieża B1. Na no co przecinek wykonał. Kolejne, bardzo ciekawe posunięcie. Patrzcie, drodzy widzowie. Koń na H7. Chcę pójść posunięciem koń H7, żeby pójść koń na G5, tak? Ale patrzcie, co się teraz wydarzyło. Nastąpiło dama C1, a on po wybiciu wrócił się na F6. Mówi, dobra, okej, okay. cofamy się, nic się nie dzieje. Na co ja? Oczywiście dama T2, żeby bronić się w tej pozycji. No i tu oponent z zimną krwią policzył wszystko, że jest u niego wszystko w porządku, wszystko się trzyma i wykonuje posunięcie G6, tak? Proste. Proste posunięcie G6 z ideą przygotowania klub G7, żeby kiedyś za kilka potencjalnych posunięć mieć dodatkowe plangry związane z posunięciem wieża na H8. Po prostu genialne. Nastąpiło go więc na F3. Król na G7, król na G2, Dama D4. No po prostu, drodzy widzowie, jestem dociskany z każdego możliwego kąta, i de facto nie mam praktycznie żadnej szansy na to, żeby gdzieś się wyrywać. Także myślę sobie, dobra, no gość jest podejrzany, ale co jest ważne, i też pamiętajcie o tym, jak gracie oczywiście z czytarami, bądź takimi osobami podejrzanymi, zawsze stawiajcie jak największy opór i wykonujcie takie posunięcia które wymagają jak największej ilości komplikacji i policzenia wariantów. To jest bardzo istotne. No co ja wykonałem dama E1. Mogłem iść na D4 oczywiście i pójść na końcówkę bez pionka, ale stwierdziłem dobra, gramy. Dama E1. Oponent dama D3. No po prostu wchodzi hetmanem, gdzie chce, jak chce, i mnie dociska, nie? Mówię dobra, no to co, ja go nie D1, bronię się w tej pozycji. No i teraz patrzcie. Nastąpiło wieża BC3. Genialne posunięcie. Po co przeciwnik oddaje w tym momencie jakość, tak? No przecież tutaj po prostu mogę zbić albo hetmanem, albo zbić wieżą. No, otóż po biciu wieżą, w tej pozycji następuje dama 3 i koniec partii, tak? Wygrywa na tej kombinacji całą figurę. Ale patrzcie, co się dzieje po posunięciu da B3. Po Damba c 3 trzeba było zauważyć posunięcie. Goniec na H3. Genialny, genialny ruch, który no po prostu mnie w tej pozycji wykańcza. I o co chodzi? Jeżeli w tej pozycji powiedzmy, poszedłem posunięciem typu król na G1, no to oczywiście jest dama F1, król H2, dama G2, przepiękny mat. Po posunięciu król na H2, po prostu jest dama F1 i znowu tutaj wygrywa oponent, nie? Po biciu na H3. Zauważcie, jest posunięcie dama F1, król na H2 wieża H8 z przepięknym atakiem, przepięknym finiszem. I tutaj ja stwierdziłem, dobra, potestujemy jeszcze przeciwnika. Wykonałem posunięcie król na H2, broni się, nie? Poszło dama F1, no to no co ja wykonałem? Posunięcie F4, czyli jeszcze aby jakąś aktywność, bronię wieżyczką punktu G2 i może mi się tą pozycja uda ale no cóż, byłem bardzo naiwny, ponieważ nastąpiło wieża H8. Pamiętacie to, o, to, o czym wam mówiłem wcześniej, nie? G6 z ideą, król G7, co było wykonane jakieś tak około 10 posunięć temu. No to właśnie po to to było przygotowane, żeby były takie motywy typu wieża H8. No i teraz nastąpiło posunięcie. Go jest na H5, patrzcie, broni się. Jeszcze atakuje damkę na F1, czyli on de facto tego nie może bić. No cóż, nie musi, ponieważ w tej pozycji ma posunięcie skoczek na G4. Przepiękne posunięcie, i w tej sytuacji muszę wybić i pobiciu gońcem. Stoi mat na szachownicy. Jak widzicie, partia przebiega wręcz perfekcyjnie po stronie przeciwnika, i tutaj nie ukrywam, od razu, od razu wyczułem o co chodzi podczas partii. I co zrobiłem, bardzo istotnego. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, drodzy widzowie, że musicie w tego typu sytuacjach zawsze grać do końca, do samego mata, aby pokazać, jak absurdalnie silne posunięcia. Przeciwnik będzie wykonywał, aby swoją przewagę zrealizować. No, i to oczywiście, też co było ciekawe, podczas już później po partii napisałem do sędziego, bo tam są też oczywiście osoby, które weryfikują. To był turniej rozgrywany właśnie na Tornelo, na takim zewnętrznym serwisie, który miał być właśnie przeciwdziałać temu anty-cheatingowi albo żeby nie było tych wszystkich właśnie prób poszukiwania. Napisałem do sędziego, że tu uważam, że to jest to, i pokazałem mu dokładnie o co chodzi. Powiedzieli mi, że zweryfikują, no jak się okazało na drugi dzień, dostałem informację, że no cóż, moje punkty są zwrócone, czyli ta partia, którą przegrałem, zwróciła się dla mnie, dostałem punkt, no i oczywiście mój przeciwnik został z turnieju wyrzucony, no ale niestety taki dość duży był nieposmak z uwagi właśnie na to, że no jednak tego typu sytuacje nie powinny mieć w ogóle miejsca na imprezie właśnie takiej rangi, także no cóż, tak to wyglądało, miejsce w sumie zajęłem później trzecie, było spoko, przepraszam, drugie miejsce, było spoko, ale no jednak nerwy, co, co były w tej Partię, to naprawdę musiałem się z poradiem ale uważam, że i tak postawiłem fajny opór silniczkowi i wytrzymałem te 30 kilka posunięć, także naprawdę jestem z siebie zadowolony. Także cóż, na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka trochę inna forma, troszkę taka inna perspektywa na te turnieje, na te partie. No i cóż, zostawcie sub, jak wam się podobało. No i słyszymy się, i widzimy się w następnym oczywiście nagraniu. Cześć!